Jesteśmy na jeziorze Siercze. Jest to właśnie te słynne jezioro, gdzie Niemcy wycofujący się z Gierłoży, tutaj niedaleko z dworku, tu był pas startowy, niedaleko za tymi krzaczorami, wycofujący się Niemcy zatopili dokumenty. Prawdopodobnie dokumenty, nie było to na pewno złoto, tak jak niektórzy tu szukali złota. Niektórzy nawet w tym jeziorze szukali bursztynowej komnaty. Lokalizacja tego jeziora jest ogólnie znana, tylko że ona od głównego kompleksu, od głównej kwatery Hitlera znajduje się około 1,5 km. W zapiskach tych, które Albert Speer nawet opisywał, wskazywał jeziorko, które znajdowało się do 200-300 metrów od jego bunkra. Tylko że 200-300 metrów od bunkra Hitlera znajdują się bagna. Znajdowały, bo teraz one są osuszone. 80 lat temu znajdowały się tam trzęsawiska. Natomiast tutaj, gdzie my się znajdujemy, znajdował się dworek, w którym Hitler przyjmował specjalnych gości. Benito Mussolini, Horczego tu przyjmował. No masa ludzi, prawdopodobnie nawet swojego czasu. Jest to jedna z takich ostatnio zasłyszanych informacji, że nawet biskup Hołdal tutaj był w 1943 roku. Miało to niby dotyczyć tego, że Hitler nie zajmie Watykanu, ale to są historie takie troszeczkę niby odległe, ale dotyczące między innymi naszego tematu, który poruszamy. Co jest tutaj takie dziwnego, tajemniczego w tym jeziorze? Jeńców, którzy wypłynęli łódkami, dokładnie w tym miejscu się znajdujemy. Z brzegu ostrzelali Niemcy z broni maszynowej. W tym miejscu jest głębokość około 10 może metrów. To jest niecałe 10 metrów. W tamtych czasach było. Tylko że tutaj, jak mi opowiadają miejscowi rybacy, to jest tak zwane dno płynne. Że to, co zatonie w danym miejscu, przesunie się później w każde miejsce na tym jeziorze. Także poszukiwania płetwonurków, echoson, czy czego wszystkiego, były tutaj daremne. Natomiast 3-4 lata temu opowiadał mi tutaj jeden człowiek, który mieszka na Dolnym Śląsku, który tutaj się wychowywał, Mazur, który pamięta te zdarzenia jako dziecko. Jego ojciec pracował tutaj w powozowni niedaleko. Opowiadał właśnie tą historię, że to były 4 łodzie, około 12-13 jeńców, 5-6 skrzyń. Prawdopodobnie to były skrzynie z dokumentami, nie ze złotem. Zaznaczam, żeby nie wybuchła jakaś tam znowuż gorączka złota i żeby Hunowie tu nie najechali w poszukiwaniu złota. Także jeszcze raz zaznaczam, prawdopodobnie dokumentacja, nawet fragment, moment zatapiania tych skrzyń jest w jednym z odcinków Stawki Większej niż Życie. To odbywało się tutaj. Cała akcja tego odcinka odbywała się właśnie tu, w Prusach Wschodnich. Ciekawostką jeszcze taką jest, że to jezioro było ulubionym jeziorem Adolfa Hitlera. On tutaj bardzo często przyjeżdżał, korzystał z tego dworku, pływał sobie łódką dokładnie po tym jeziorku, w tym miejscu, gdzie my tutaj się znajdujemy. To jeziorko jest przez przewodników, tak jak wiele innych obiektów zapomnianych. Ta wielka działobitnia znajdowała się stąd jakieś 500 metrów. Prawdopodobnie ona miała ostrzeliwać to jezioro. W jakim celu? Też nie mam pojęcia. Nawet taka rozmowa wczoraj z przewodnikiem, młody przewodnik, ale wiedzę tutaj tą tutejszą ma, to jest człowiek, który tutaj się urodził, wychował, zna te legendy. Właśnie opowiadał, że w tym jeziorze i okolicznych bagnach w 1944 roku Hitler nakazał, w momencie kiedy on opuścił Wilczy Szaniec po zamachu z sierpnia, nakazał utopić w tutejszych bagnach jeńców, którzy przebywali w podziemiach Wilczego Szańca, no bo to już też trzeba powiedzieć, że w podziemiach Wilczego Szańca znajdowały się dwa jakieś dziwne komanda. Jedno to miało być komando dzieci i drugie to było komando dziwnych osób. Ten chłopaczek górze, no to młody chłopak, 22 lata, bardzo pod wpływem właśnie tych wszystkich opowieści, powiedział, że to były wilkołaki, on to tak nazwał. Później jak Niemcy wysadzali te kompleksy tutaj, kilka tych istot ponoć uciekło i tak jak mi zaczęliśmy rozmawiać i on powiedział, tak jak że ja opisuję, że ludzie w Rize boją się lasów, ludzie tutaj boją się bagien. Tutaj ludzie miejscowi boją się nocować na bagnach, miejscowi ludzie boją się chodzić, bo to się nazywa teraz Cytadela, bo nawet się wczoraj dowiedziałem, że ten bunkier, na którym byliśmy, nazywa się Cytadelą w miejscowym żargonie. Ludzie boją się chodzić na Cytadelę. Jest omijana, zapomniana i nie wiem, nie ujmowana w żadnych przewodnikach. Dzisiaj prawdopodobnie, jak dobrze pójdzie, wieczorem spotkam się z jednym z lepszych przewodników i znawców tego terenu, będzie nas indywidualnie wieczorem oprowadzał po Gierłoży, ale tylko i wyłącznie po obiekcie komercyjnym. Może uda mi się go namówić, żebyśmy troszeczkę zboczyli ze szlaku i poszli tam, gdzie wczoraj kręciliśmy filmy. Tu wracając jeszcze do tego jeziorka, dopływamy do miejsca, gdzie była droga prowadząca do pasa startowego. Pas startowy pamiętam jeszcze z 1989 roku. Był wycięty, w zasadzie nie musiał być wycięty, bo te drzewa nie mają więcej jak 70 lat. To było pole przystosowane do lądowania samolotów. To były dwa lotniska. Jedno
od strony Mamerek, to było duże lotnisko, gdzie transportowce nawet mogły lądować. Tu lądowały małe samoloty tylko i wyłącznie z gośćmi dla Adolfa Hitlera. Adolf Hitler w Gierłoży nie opuścił pociągiem. Po zamachu wsiadł w samolot i odleciał. Transport kolejowy, który stąd odchodził, był tylko zmyłką. Hitler już miał obsesję i paranoję na punkcie zamachu. Bał się pociągu. Też się dziwię, że wsiadł do samolotu, bo wcześniej bał się samolotów. Od 1941 roku, od zamachu w Królewcu, Hitler starał się jeździć właśnie pociągami. I ten pociąg, który tutaj stał na stacji, miał swoją bazę właśnie w Konewce pod Tomaszowem Mazowieckim i tunel pod górą Wołowiec przystosowany był właśnie dla tego pociągu. Stąd faktycznie jeżeli by tam pod górą Wołowiec. I jeszcze taka ciekawostka, że Rize nie jest ujęte w kwaterach Hitlera. Jest to Wilczy Szaniec, jest to Wilczy Jar, jest to Orle Gniazdo i są to strony we Francji. Dolny Śląsk nie występuje w planach Alberta Szpera jako kwatera Hitlera. Tutaj jeszcze chciałbym też zaznaczyć, że cały ten kompleks w Gierłoży budowała organizacja TOT. Czyli oni mieli doświadczenie w budowaniu schronów, bunkrów i na przykład z pamiętników Alberta Szpera wynika, że więcej betonu od 1941 roku do 1944 roku przywieziono tu niż jakikolwiek inny kompleks budowlany. Czyli teraz tutaj znowu mamy sprzeczność informacji, że ten beton szedł do Rize, a faktycznie on szedł tutaj. Tutaj są sarkofagi, bo Szper nazywał po imieniu, że bunkier Hitlera był sarkofagiem, na wzór egipski budowany. Najgrubsza ściana w pionie miała prawie 11 metrów głębokości. Fundamenty sięgały 7 metrów w głąb. To był bunkier na bunkrze. W 1941 roku został bunkier podstawowy z oknami wybudowany i później po Stalingradzie Hitler, no nie tyle Hitler, jak Himmler podejmuje decyzję, wydaje polecenie zabudowania bunkrów tak zwanymi skorupami pancernymi. I to jest najciekawsze, że te bunkry bardziej przypominają schrony atomowe niż bunkry przeciwlotnicze. Anglicy, alianci doskonale znali lokalizację Wilczego Szańca, jednak nigdy nie zbombardowali tego. Wystarczyłoby nalot jakiegoś skrzydła bombowego, wystarczyłoby kilkanaście Halifaxów albo B-17 i Gierłoża przestałaby istnieć. Mimo tych takich potężnych umocnień nie wytrzymałyby takiego nalotu. Rosjanie artylerią dalekosiężną mogli zmieść Gierłoż. Nie zrobili tego. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że Gierłoż zrujnowali Niemcy. 27 stycznia, na kilka godzin przed wejściem Rosjan, zostały odpalone ostatnie ładunki w Gierłoży. Pierwsze, tak jak zaznaczyłem, punkty artyleryjskie, laboratoria zostały wysadzone i większość tuneli podziemnych. Później kwatera Hitlera i Geringa. Jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że te bunkry nie spełniają funkcji bunkrów, schronów przeciwlotniczych. Dla mnie są to schrony, no nie wiem, no można by powiedzieć prymitywne schrony przeciwko promieniowaniu. Dlaczego? Między warstwami betonu są warstwy grafitu i aluminium. Nawet przekrój poprzeczny, jak się weźmie głównego bunkru Geringa, właśnie jest tam grafit i występuje aluminium. I kolejna sprawa. Rosjanie w 1945 roku, kiedy tu weszli, co jest też dziwne, nie weszły to oddziały pierwszoliniowe, tylko od razu tutaj wchodzi Smiersz i wie już czego szuka. Czyli już mieli informację dużo, dużo wcześniej, że tutaj nie jest tylko kwatera, ale także i laboratoria.